Dzień dobry, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Modern Warfare 2 i dzisiaj już z moim własnym gameplayem i z moją własną twarzą w prawym górnym rogu. Wybaczcie za tą małą niedogodność, ale gameplay jest bezpośrednio ze streamu, dlatego też w dzisiejszym filmie ta moja twarz w prawym górnym rogu będzie was straszyć. A dzisiaj pomyślałem, że poopowiadam wam troszkę o tych moich wrażeniach z samego gameplayu, z tego jak grę czuję, co przede wszystkim widać na ekranie, czy bardzo się to różni od Modern Warfare 2019 okiem ogólnie gracza FPS bardziej niż samego Call of Duty, bo doskonale wiecie, że do Call of Duty, przynajmniej tych starszych, uściślimy to, od 2019 trochę bardziej się zainteresowałem, jest mi raczej daleko. Myślę, że to też będzie dla was dosyć ciekawa perspektywa. Chciałbym natomiast zacząć od powiedzenia jednej rzeczy. Wiem, że Call of Duty Modern Warfare 2 budzi dosyć różne odczucia. Jednym się to podoba, innym się nie podoba, pewnego rodzaju zwolnienie gameplayu, zwolnienie dynamiki, o którym za chwilkę powiem. Natomiast chcę, aby to wybrzmiało jasno. W momencie, w którym porównuję sobie to, co ma do zaoferowania Call of Duty, jak te mapy są zrobione, są one bardzo ładne, są całkiem ciekawie zaprojektowane, przynajmniej niektóre mają bardzo dużo detali, to środowisko tych map jest no naprawdę żywe, nie wspominając już o tym rusznikarzu 2.0, nie wspominając o przeróżnych trybach jak 2x2, jak Warzone, który będzie darmowy, jak DMZ, który będzie darmowy, jak tryby 6x6, czyli mniejsze mapy, jak Ground Wars, jak tryb Invasion, jak kampania dla pojedynczego gracza, jak masa różnych możliwości personalizacji broni. To, co tutaj w tym Call of Duty jest, w porównaniu do Battlefielda 2042 przy premierze albo przy samej becie, bo porównujmy to samo w tym samym czasie, to jest po prostu aż niemożliwe. Powiem wam tak, jeżeli ja byłbym w tym momencie gdzieś tam w zarządzie Electronic Arts i popatrzył, co ma do zaoferowania Call of Duty na starcie, w jakim stanie technicznym jest na starcie w porównaniu do gry, którą wydałem, czyli Battlefielda 2042, to byłoby mi po prostu wstyd. I tym optymistycznym głosem battlefieldowego fana przechodzę do clou tego materiału, czyli do tego, jak się gra. I moi drodzy, pierwsze wrażenia. Pograłem około 5 godzin i pierwsze, co zauważyłem już na samym starcie, to to, że jest to tak naprawdę Modern Warfare 2019 z paroma większymi albo mniejszymi zmianami. Mówię Modern Warfare 2019 w rozumieniu na przykład oprawy wizualnej. Graficznie nie zauważyłem tutaj jakiegoś bardzo wielkiego progresu albo niesamowitych zmian. Może faktycznie one gdzieś są w jakichś animacjach przeładowania, które w dalszym ciągu wyglądają przepięknie, tak jak wyglądały w 2019. Nie będę wam teraz jeszcze robił takiego porównania MW2 do 19. Zrobię to dopiero, gdy będziemy mieli betę na PC-cie. Natomiast ogólnie, graficznie, przynajmniej na PlayStation 5, bo tak, grałem na PlayStation 5, wygląda to raczej tak, jak pamiętałem z poprzedniej części. Dla zainteresowanych grałem oczywiście na padzie, no bo konsola. Gra oczywiście obsługuje natywnie myszkę i klawiaturę. Jest też suwak FOV. W tym materiale jest on ustawiony na 90. Uznaję więc, że graficznie jest raczej bez zmian. Moim zdaniem oprawa audio jest troszkę lepsza niż w 19. Generalnie bronie, wystrzał, to wszystko, co się wokół was dzieje, brzmi wprost niesamowicie. Ja osobiście zakochałem się w dźwiękach karabinów, w dźwiękach DMR-ek. Wszystko brzmi tak dosadnie, mięsiście, czuć tego kopa, który ta broń powinna dawać i zdaję sobie sprawę, że możliwe, że te bronie aż tak basowo i aż tak ciężko w rzeczywistości nie brzmią, no natomiast w grze komputerowej, przynajmniej tutaj, jak najbardziej się to sprawdza, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o samo audio, to bardzo dobrze słyszałem kroki przeciwników, co też ma być zasługą tego nowego systemu, nowego silnika, który odpowiada za pozycjonowanie tych dźwięków. Ale widzicie, jednym się to podoba, a inni uważają, że zbyt słyszalne kroki wpływają na to, że gracze siedzą w jednym miejscu i czekają. W przypadku M-ki, którą widzicie na tym gameplayu zarówno w wersji zwykłej szturmowej, jak i DMR-owej, ten recoil wizualny jest duży. Widać bardzo dosadnie, jak ten celownik się telepie, jak on się porusza. Natomiast zauważyłem, że raczej jest to tylko wizualne. Oczywiście te karabiny potrafią mieć spory recoil, trzeba ten podrzut kompensować, trzeba na niego uważać. Natomiast moim zdaniem często więcej jest tutaj samego krzyku i tej wizualności niż tego, że faktycznie kule lecą gdzie tylko chcą. Osobiście model strzelania bardzo mi odpowiada, takie 2019 Modern Warfare na sterydach. Ważną rzeczą, o której nie mówiłem wam też w poprzednim materiale, jest to, że podobno, jak mówią deweloperzy, w Modern Warfare 2 kule wylatują bezpośrednio z lufy, a nie gdzieś z celownika czy z oczu naszej postaci. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, jeżeli o tym mówię, ale generalnie w grach FPS nie zawsze zdarza się, że jest to w taki sposób rozwiązane. Często po prostu te kule wychodzą na przykład z naszego celownika, mimo że my widzimy co innego, ale gra czyta to właśnie w taki sposób. Oczywiście Activision chwaliło się różnego rodzaju silnikami, że przez to gracz bardziej czuje postać, bardziej czuje broń i faktycznie w samym movemencie daje się zauważyć lekkie różnice, o czym za chwilę, natomiast wpływa to też bezpośrednio na jedną rzecz, a przynajmniej powinno. Na head glitche, których nie powinno w Call of Duty Modern Warfare 2 być, właśnie przez to, skąd kule wylatują. Samo poruszanie się, czucie ciężaru postaci, czucie broni wydaje się być, nie wiem jak to nazwać, odrobinę bardziej ociężałe niż w 2019, ale to nie znaczy, że jest mało płynne. Po prostu czasami, jeżeli porównuję sobie albo sięgam pamięcią do tego, co było 3 lata temu, to postać wydaje mi się, że jest odrobinę cięższa w tym poruszaniu się i niektóre animacje albo przejścia pomiędzy animacjami nie są aż tak bardzo płynne, natomiast nie przeszkadza to mi przynajmniej w takim ogólnym odbiorze tego wszystkiego. Sama gra, sam feeling gry, pacing, dynamika jest bardzo podobna do 2019, natomiast wyraźnie zauważyłem od pierwszych 2 czy 3 meczów zwolnienie tempa tej rozgrywki. Jest wolniej niż było w 19, co jest chyba największą kością niezgody ogólnie w internecie czy też na Twitterze, bo to, że jest wolniej, to nie tylko kwestie związane z samym silnikiem czy z tym, że postać fizycznie porusza się wolniej, ale też z pewnymi decyzjami projektowymi, które zostały w Modern Warfare 2 podjęte. W MW2 nie da się już pominąć animacji wślizgu, czyli jeżeli robicie ten wślizg, to sama animacja musi dojść do końca. Nie da się w połowie nagle zacząć strzelać albo skoczyć, co było przecież nagminne zarówno w starym Warzone, jak i w MW19. W MW2 jest również możliwość wykonania takiego rzutu w przód, natomiast nie możecie nic zrobić z bronią ani ze swoją postacią do momentu, do którego już nie wylądujecie. Także nie ma możliwości zrobienia jakiegoś matrixowego strzelania, że robicie dive'a w przód, strzelacie, obracacie się, robicie jeszcze 3 bany hopy, 4 przewrotki i uciekacie. To dla mnie w głównej mierze sprawia, że ta rozgrywka jest troszkę wolniejsza, jest bardziej uporządkowana. Trzeba odrobinę wolniej podchodzić do tej rozgrywki, co nie zmienia faktu, że no można biegać, można strzelać jak najbardziej. Tutaj nie ma w tym przypadku jakichś większych obostrzeń, natomiast wpływa to moim zdaniem znacząco na to, jak szybko się po prostu w tej grze biega i jak dynamicznie można się po mapie poruszać, co też bezpośrednio łączy się z tym, że minimapa nie pokazuje ciebie albo przeciwnika w momencie, gdy strzelacie i to jest ogromna kość niezgody w community ogólnie Call of Duty, bo może to wpływać na dosyć znaczące pokłady kamperiady w trakcie meczów. I myślę, że najlepszą recenzją z mojej strony, którą mogę wam wygłosić, aby porównać po prostu to, jak się porusza człowiek w Modern Warfare 2, jest zdanie, że Battlefield 2042 ma ten movement, przepraszam, że używam angielskiego sformułowania, bardziej kodowy niż samo Modern Warfare w tym momencie. Ja wiem, że to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem, ale tak jest. W Battlefieldzie 2042 te wślizgi są szybsze, są dłuższe. Można od razu skakać, można od razu strzelać, no więc po prostu jest jak jest. Ja osobiście bawiłem się bardzo dobrze, tak samo dobrze jak praktycznie 3 lata temu, gdy Modern Warfare wyszło, gdy było naprawdę takim ogromnym powiewem świeżości, bo wtedy byłem bardzo zaciekawiony i zadowolony, że wyszedł Call of Duty, który traktuje o współczesnym polu walki. Modern Warfare 2 jest dla mnie praktycznie tym samym, ale dlatego też pewnie, bo nie jestem kodowym ekspertem, nie jestem w stanie powiedzieć wam tutaj, że jedna mała rzecz różni się tutaj w stosunku do gry na przykład sprzed 3 lat. Jestem wam coś takiego w stanie powiedzieć, wyrecytować z pamięci w przypadku serii Battlefield, w przypadku serii Call of Duty już nie bardzo, dlatego wszystko jest dla mnie tutaj odrobinę podobne. O ile 19 była czymś świeżym, o tyle Modern Warfare 2 aż tak świeże i aż tak rewolucyjne w myśl tych wszystkich animacji, tego poruszania się, tego świata przedstawionego, no po prostu nie jest. Zmiany z delikatnym zwolnieniem tempa osobiście do mnie pasują. To też nie jest tak, że jestem kamperem i siedzę w jednym miejscu, bo ostatnio na przykład zrobiłem film z Battlefielda 2042, gdzie gram agresywnego snajpera i ogólnie grałem jak w Call of Duty. Biegałem, strzelałem, robiłem quickscope'y, czego tutaj w kodzie robić nie mogę. Generalnie jestem graczem aktywnym, nie lubię w miejscu siedzieć, gram objective, natomiast każde delikatne zwolnienie rozgrywki w grach typu COD jest dla mnie dobre, bo generalnie kody zawsze były arkadowymi nawalankami, czym dla wielu dalej powinny być i nie mnie jest oceniać, czy to jest dobry kierunek dla serii. Widzę, że to są dobre decyzje dla mnie, dla gracza, dla którego starsze kody były po prostu za szybkie, zbyt arkadowe. Generalizując po prostu, Activision stara się dotrzeć do zdecydowanie szerszego grona odbiorców, moim przynajmniej zdaniem, takimi, a nie innymi decyzjami, aby nie tylko zatwardziali kodowcy i w cudzysłowie spoceńcy, to akurat komplement, nie jest to nacechowane negatywnie, w Call of Duty grali, tylko żeby grało jak najwięcej osób, żeby jak najwięcej osób grę kupiło, aby jak najwięcej osób dobrze się bawiło, kupiło coś w sklepie i ogólnie w grze spędzało sobie czas. Jak dla mnie bomba, bardzo mi to pasuje, bardzo dobrze mi się w MW2 gra i na pewno będę grał na kanale również. A wam jak się w nowego koda gra? Przypominam, że w ten weekend jest beta dla PlayStation, a w przyszłym dla Xboxów oraz dla PC-ów. Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych filmach. Pa, pa!